Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj sobota, 7 marca, to jest ostatni wstawak wielkopostny w tym tygodniu, w naszym pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Bardzo serdecznie Was zapraszam na sobotni rozruch. Mam nadzieję, że dzięki temu sobota będzie dzisiaj lepsza. No to jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam was najserdeczniej w sobotni poranek i zapraszam na rozminę. Ewentualnie, jeżeli tego słuchacie w innej porze dnia, to witam was wtedy, kiedy tego słuchacie. A ważne jest właśnie teraz, bo właśnie o tym będzie ten w sumie dzisiejszy odcinek. Proszę posłuchajcie fenomenalnego zdania Jana Taulera, oczywistego w ogóle, absolutnie oczywistego swoją oczywistością, ale to jest strasznie ważne. Albowiem Bóg, tak mówi Jan Tauler, jest Bogiem obecnym, przed którym nie ma przeszłości, ni przyszłości. Sądzi On więc każdego, takim, jakim jest, nie jakim był, lub jakim być może. Moi drodzy, zobaczcie jak bardzo często my w patrzeniu na siebie, ale też patrzeniu na innych ludzi, nie? Zawsze bierzemy pod uwagę tak zwany całokształt. Nie? I u nas całokształt oznacza bardzo często, na przykład, że jeżeli ktoś coś tam w przeszłości zrobił bardzo złe rzeczy, to my już zawsze potrafimy patrzeć na niego tylko i wyłącznie przez to, co zrobił. Nawet gdyby się zmienił, nawet gdyby się nawracał, to mówimy: No, ale ma tam takie rzeczy w przeszłości, to się będzie za nim ciągnęło i nie można o tym zapomnieć. Ewentualnie. Czasem sobie wymyślamy, kim ktoś może być. To może być albo dobre, albo złe w takim sensie, albo dobre nastawienie, że, no, może będzie kiedyś lepszy, a nie taki jaki jest teraz, ewentualnie, no, albo znowu się popsuje będzie zły, a szczególnie, że kiedyś miał zło, a teraz ma dobro, to może znowu będzie potem zły, taki jak kiedyś był. Jan Tabler mówi bardzo prosto. Bóg, kiedy patrzy na ciebie, to patrzy teraz. Oczywiście, że w tobie jest również twoja przeszłość, to jest jasne. Że w tobie są różnego rodzaju rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości i one skutkują na ciebie dzisiaj, to jasne. Oczywiście, że są też rzeczy, o których marzysz, o których myślisz na przyszłość, ale Bóg patrzy teraz. Bóg nie patrzy, żebyś mu obiecał, Panie Boże, że za rok to ja będę lepszy. Za rok to zobaczysz, że się pozmieniam, za rok będzie tak w ogóle fajnie. I też Pan Bóg nie patrzy do tyłu, kiedy mówi, no ale tam rzeczywiście miałeś takie grzechy i to ciągle, no słuchaj, to nie możemy o tym zapomnieć. Nie. Bóg patrzy na ciebie teraz. Teraz cię ocenia. Teraz względem tego, co ty robisz, jakby Bóg stara się zobaczyć prawdę o tobie, stara się, on oczywiście ją widzi, kochani. Myślę, że tu się na... warto nauczyć dwóch rzeczy. Po pierwsze, nauczyć się, że Pan Bóg na... tak na nas patrzy, czyli jeżeli twoja przeszłość ci się narzuca, nie, ty z nią zerwałeś, ty ją zostawiłeś, ale ona ciągle ci próbuje wracać. Uwaga, Pan Bóg nie patrzy na twoją przeszłość. Jasne, jeżeli z nim nie zerwałeś, jeżeli z grzechami ciągle chodzisz, jeżeli te grzechy ciągle w tobie pracują i ty nie masz zamiaru nic z tym robić, no to pewnie, że Pan Bóg też to widzi. Ale jeżeli ty przeszłość swoją chcesz zostawić, nie? chcesz ją odciąć, chcesz naprawdę pójść dalej, uwaga, to Pan Bóg nie patrzy na Twoją przeszłość, tylko Pan Bóg patrzy właśnie na Ciebie teraz, idącego dalej. Znowu, tak samo Pan Bóg nie patrzy na żadne obietnice, patrzy, nie patrzy na Twoje zapewnienia. Teraz jest ważne. No i nauczmy się, że kiedy nam się narzuca przeszłość, albo kiedy nam się wymyśla przyszłość. To jest donikąd, to jest do niczego. Teraz, w tym momencie, jesteś dla Pana Boga właśnie tym, kim jesteś i Pan Bóg chce z tobą być właśnie teraz w tym, w czym jesteś. Jeżeli to jest złe, chce ci pomóc, chce cię nawrócić, chce może wstrząsnąć, żebyś się nawrócił. Jeżeli to jest dobre, święte, chce to Pan Bóg potwierdzić i nic, co zrobiłeś w przeszłości, nie będzie negowało te tego, co Pan Bóg widzi teraz. Kochani, ale tak też musimy się nauczyć patrzeć na innych ludzi. Znowu, to nie chodzi o ślepotę. To nie chodzi o to, żeby nie widzieć, co się wydarzyło w przeszłości. Pewnie, że tak, ale ona nie może definiować nam człowieka. W drugą stronę tak samo. To, co sobie wyobrażamy, że z jakimś człowiekiem może kiedyś być, nie? to często na przykład jest na wiem, w narzeczeństwach, że no, ale ja wierzę, że on się zmieni. No tak, zmieni się, ale może na gorsze. Nie? I takie to wyobrażenie, że on kiedyś będzie lepszy, też jest niedobrym patrzeniem. Patrzymy na teraz. Jeżeli ktoś rzeczywiście wykonuje konkretną pracę w zmianie siebie, tak, to mamy prawo mieć myślenie o tym, że będzie kiedyś lepszy, ale dlatego, że to widzimy w konkrecie, a nie wyobrażamy sobie, że tak może kiedyś będzie. Kochani, teraz, jedyna umiejętność, jedyna potrzeba, jedyna adekwatność nie stuprocentowa, ale jedyna zbliżona do tego, jakby w patrzeniu na drugiego człowieka, to jest zawsze teraz. Kim on teraz jest, do czego on teraz dąży, co on próbuje teraz zrobić udolnie albo nieudolnie ale właśnie teraz próbuje. Teraz, kochani, skoncentrujmy się na teraz. Moi drodzy moi mili Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję za ten tydzień, za pierwszy taki prawdziwy tydzień wielkopostny. Mamy przed sobą jeszcze ładnych parę tygodni, więc jeszcze dużo tych mistyków nadleńskich się naczytamy. A mam takie wrażenie, mam nadzieję, że macie podobne, że oni naprawdę są fajni i że mądre rzeczy chłopy gadały i że warto, naprawdę warto się od nich uczyć, nie? Tego ich patrzenia na Pana Boga i na świat i na siebie. Bo to były oczy przeniknięte spotkaniem z, Paniem, z Panem Bogiem, dlatego to, to, to ma sens i to jest, to jest dobre. Kochani, na dzisiaj tyle. Widzimy się w poniedziałek w kolejnym, w kolejnym stawaku. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem! Pa!